Mikołowska policja bada sprawę nielegalnie podrzuconych mauzerów z niebezpiecznymi substancjami. Na polnej drodze, nieopodal kopalni piasku w Orzeszu, znaleziono je końcem lipca. Trwa ustalanie okoliczności i tożsamości osób, które to zrobiły. Na razie władze miasta będą musiały zapłacić za wywóz i utylizację tych chemikaliów. Fatima Orlińska. Komenda powiatowa policji w Mikołowie uspokaja mieszkańców Orzesza, że w związku z wykryciem nielegalnie pozostawionych niebezpiecznych odpadów zagrożenie nie występuje, ponieważ nie doszło do wycieku, a mauzery zostały odpowiednio szybko zabezpieczone. Prokuratura wszczęła śledztwo po tym, jak 28 lipca na jednej z polnych dróg zabezpieczono niewiadomego pochodzenia substancje. To było 6 pojemników typu mauzer i 2 beczki w różnym stopniu wypełnienia, na szczęście szczelne, nigdzie nie dochodziło do wycieków. Oczywiście zostały pobrane próbki tej substancji do badań laboratoryjnych. Mamy nadzieję, że do około miesiąca otrzymamy informację, jakiego rodzaju jest to substancja. Między innymi wykonane te oględziny, oczywiście poinformowane Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, pozwoliły na to, że przedstawiciele Urzędu Miasta zabrali te pojemniki i zostały one przetransportowane na teren dozorowany. Policja zabezpieczyła również nagrania z monitoringu i gromadzi inne dowody, które pomogą w ustaleniu źródła niebezpiecznych substancji. Mauzery prawdopodobnie nieprzypadkowo pozostawiono na kawałku drogi należącej do miasta, które teraz z problemem pozostało. Z budżetu gminy trzeba zapłacić firmie, która podejmie się utylizacji chemikaliów. 6 mauzerów po 1 metrze sześciennym każdy i 2 beczki, takie, nie wiem, 500 litrów może taka beczka. No trudno powiedzieć, podobna ilość, może ciut większa, która była 3 lata temu w innym miejscu, kosztowała nas, tak jak mówiłem, ponad 24 tysiące, ale no cena utylizacji odpadów to może być już inna cena, wyższa. Nie wiemy, jaki to będzie koszt, ale na pewno, jeżeli będzie tam możliwość, zamierzam się ubiegać o współfinansowanie z utylizacją, związane z utylizacją tych odpadów, albo w Urzędzie Marszałkowskim, albo u Wojewody Śląskiego. Podobny proceder miał miejsce 3 lata temu w pobliskim Mikołowie, jednak na dużo większą skalę. Wtedy sprawcy zostali zatrzymani. Policja na razie nie wiąże aktualnej sprawy odpadów z jakąkolwiek toczącą się w innym województwie czy tą z poprzednich lat.